Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Cześć na poniedziałek, pokorni ziemi. W Sofoniasza 2 od 1 do 3 prorok wzywa do skruchy. Choć zagłada jest bliska, wciąż jeszcze jest czas, by schronić się przed nieszczęściem, ale jedynie pod warunkiem okazania skruchy. Bezbożni, którzy odmawiają nawrócenia w dniu sądu, zostaną zniszczeni jak plewy. Również w psalmie 1,4 bezbożni są porównani do plewy, która ginie bez śladu. Słowami szukajcie Pana Sofoniasz zachęca tych, którzy ukorzyli się przed Bogiem, by wytrwali w wierze. Prorok uczy, że poszukiwanie Pana jest jednoznaczne z poszukiwaniem sprawiedliwości i pokory. Podstawa skruchy jest niezbędna, by uniknąć nadchodzącego sądu. Pokorni ziemi. Sofoniasza 2,3. Tak Sofoniasz nazywa skruszonych ludzi. Jak poniższe wersety rozjaśniają znaczenie tego słowa, które można również tłumaczyć jako ubodzy w duchu. Mateusza, Psalm, Izajasz i Księga Amosa. Mateusza, 5 rozdział, werset 3. Sławne słowa Chrystusa, skazania na górze. Mateusza, 5 rozdział, 3 wiersz. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Psalm 76, werset 10. Gdyż Bóg powstał na sąd, by wybawić wszystkich pokornych ziemi. Księga Izajasza, 11 rozdział, 4 wiersz. Lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalców, a tnieniem swoich warg zabije bezbożnika. I teraz księga Amosa, 8 rozdział, werset 4. Słuchajcie tego wy, którzy depczecie ubogiego i tępicie biednych kraju, mówiąc. Pokorni to ci, którzy pozostali wierni Bogu, więc są przez Niego prowadzeni i uczeni. Psalmista mówi. Pan jest dobry i prawy, dlatego okazuje drogę grzesznikom. Prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej. Pokorni zostaną ponagleni do przygotowania się na nadchodzące sądy przez poszukiwanie Boga, sprawiedliwości i pokory. Możliwość przetrwania pokornych i wiernych jest wyrażona słowem może. Przetrwanie to należy wyłącznie do łaski Bożej, której nigdy nie należy traktować jako czegoś, co się nam należy. Wobec nadchodzącego nieszczęścia jedynie miłosierny Zbawiciel oferuje nadzieję na przyszłość. On obieca otoczyć ochroną tych wszystkich, którzy mu ufają. Tego rodzaju ufność jest zabezpieczeniem przed zarozumiałością, naiwnością i zwiedzeniem. Nikt nie jest bardziej niepokonany, choć pozornie całkowicie bezradny, jak dusza, która odczuwa swoją słabość i polega całkowicie na zasługach Zbawiciela. Przez modlitwę, badanie Jego słowa i przez wiarę w Jego obecność najsłabsza ludzka istota może mieć kontakt z żywym Chrystusem i wiedzieć, że On ją prowadzi i nigdy jej nie opuści. Jakie jest Twoje osobiste doświadczenie związane z tą wspaniałą obietnicą? Jak możesz się nauczyć być w takich bliskich
więziach z Bogiem. Dziękuję.